My ponownie idziemy ulicą Lubartowską. No i doszliśmy wciąż do skrzyżowania z ulicą Ruską i Biernackiego. No i zaczyna się ta część Lubina, którą pan Górski, taki lubelski... Którędy pójdziemy z tego? Tędy? Przejdziemy, czy nie, pójdziemy tędy? Nie, Lubartowską pójdziemy. Lubelski przewodnik nazywa lubelskim Bangladeszem, z tego względu, że mamy tutaj i takie budy, walące się kramy, no i przede wszystkim wszędzie ogromne billboardy, pokaż tam. I mamy też zielone światło. Też są billboardy, szyldy chaotycznie wiszące. No to ja stąd będzie kiepsko widać. Wygląda to strasznie. No i tutaj dalej jest targowisko. Trochę ucywilizowane w ostatnim roku, bo tutaj trochę takie namioty postawili, ale dalej to wygląda okropnie. No a tutaj też kamienice z początku właśnie XX wieku, albo końca XIX. A tutaj była ta kamienica, ja pamiętam, w 79 roku ta kamienica, ona tutaj tak głęboko sięgała, aż po skrzyżowanie się zawaliła. Gdzie? No, była katastrofa budowlana. Ta była, co po palcu pokazuje. Aha. Ona tutaj sięgała tak do tego miejsca, no i była jakaś techniczna awaria i się zawaliła. Grzegorz, mam do ciebie propozycję. Zobacz, tam na kościele Mikołaja jest piękne światło. Może wykorzystamy to. A ja w Bangladesz nie? A gdzie chcesz jeszcze iść? No tam dalej jeszcze w Bangladesz jeszcze. To chodź. O czwartku trzeba zrobić oddzielny film, bo to wiesz. No to wiesz, może o kościele Grzegorz Mikołaja oddzielnie, a może też o czwartku oddzielnie, to nic nie szkodzi. Tam jest piękne, tam pięknie zalewa światło kościół. Nie, no to zostańmy przy tych podwórkach i przy tych klimatach takich, wiesz, przeszedł Perelowsko przed wrześniowych. No dobra. Dobrze, idziemy uliczką. Patrzę okiem kamerki. Jestem kamerjunkrem. Tutaj się zawali. A w ogóle wtedy w 78-79 to była taka seria takich katastrof budowlanych w Lublinie, bo też wtedy zawaliły się takie zabytkowe domy przy poczcie. Teraz zbudowane plomby, ale ten sklep był zabawkarski, sklep filatelistyczny. Tu wezmę jakby w puszczę. To chodźmy na podwórko. No chodź. Powoli, Grzegorz. Teraz idź. Ja powoli muszę iść. Czuć zapach uryny. No, 21 wiek, proszę Państwa. Nie krzyczy Grzegorz tak. Ale to widać, że to kiedyś było ładne, bo ma bardzo ma takie kafle układane. Patrz, Grzegorz, jaki tutaj ładny jest. Jak to się nazywa? Oto. Na balkon. Balkon taki fajny. A to jest ten studia, jak to jest wyjście na to było z ulicy. Dobra. Pokażę, to pisze prezesowi Naród, ja nie wiem. I dumny napis. I na tym fotelu Jarosław Kaczyński, 81. Nie no, coś. Siedział do południa. Jakiś dowcip chyba. Tak, to dowcip. Prezesowi, no to czyli ja wiemy o kogo chodzi. Prezesowi Naród. Pisi mi to. To dalej z tego nie czytaj. Na pismie do uczniku złodziei zdrajców oszustów nie są ich ofiarami, są ich wspólnikami. Ale jakiś, złote myśli. Jakiś tutaj pewnie działacz Platformy Obywatelskiej musi mieszkać i tutaj się takimi właśnie przemyśleniami ze społeczeństwa dzieli. No, ja myślałem, że oni mieszkają w lepszych trochę zaułkach, ale widzę, patrz, że tam fajnie schodki idą w górę, widzisz? No. Dobra, chodźmy do... Poczekaj, tu jest ciekawy klimat. Co kurwa? Filmujemy. Chodź. Bardzo ładnie tutaj u pana. Co? Bardzo ładnie u pana tutaj. Bardzo ładnie kurwa, to ładnie. Spierdziela. No co, nie ładnie? Ładnie. Chodź, idziemy. Spływaj. Ojciec.
No i dochodzimy do nowego placu targowego. Tutaj jest targ. Pana nie jest filmowa, bo to nie ma co. Widać zamek. No. No, może tutaj staniemy. Czekaj, bo ten idzie do nami, kurde, będzie tutaj jakieś... No ja wiem, ale ja nie chcę tutaj mieć kwasu teraz. Myślałem, że się odczepi. Pijany jest chodź. Chodź, tutaj przejdziemy to. Ale to chcę pokazać. No ładnie, chodź, no. Co będziemy tutaj ludziom pokazywali, jakiś człowiek? To jest kamienica, która się zawaliła 2 lata temu. No. Bo to była taka... Cała stanowiła potężna kamienica, ale tutaj jakiś współwłaściciel był tak mądry, że sobie robił remont sklepu. Aha. No i robiąc remont sklepu, chciał wyburzyć ściankę. Okazało się, że to jest ścianka nośna i to wszystko poszło. Aha. No i tak. Gdzie to tak było? No tutaj, no w tej luce, bo aha, tutaj była aha. Kamienica przecież. Aha, tutaj aha. Taka do tej. To jest ogromna kamienica. Aha. No i tutaj właśnie majstrował już przy ściance na parterze w sklepie. Zlikwidował ściankę i to wszystko runęło. Bardzo temu leci. Nie wiem. Jeżeli jakiś kierowcy na niego naskoczy czy coś, to stawiamy się wszyscy, rozumiem. To jest ulica Probostwa na przeciwko. To też taka ciekawa uliczka. No i kamienice. I ta jest dość ciekawa. Chodnik pokaż, jak równy jest. Chodnik falisty, proszę Państwa. Mm-hmm. A tam jest ratusz, tak? Tam brzuch tam urzęduje. Przystanek stylowo, oczywiście pokryty graffiti. No. Stylowy przystanek. No i jesteśmy w centrum Bangladeszu teraz. To nie Dhaka, proszę Państwa, tylko to jest Lublin, centrum. Pokaż to. To jest Bangladesz. Tak wygląda. Słońce dostał, tutaj też Bangladesz. Tam jest pod słońcem. Bangladesz. Widać zamek tybetański. I pomnik Lwowa, ten lew taki. Z górku. A tutaj cerkiew. No tutaj czegoś z tego, ty tak pokazujesz palcami cerkiew, ale tu nic nie widać tego. Nie widać, bo... No. Właśnie specjalnie to pokazuje, jak tutaj się myśli o urbanistyce w Lublinie. Obiekty ważne, zabytkowe, które powinny być podkreślone architektonicznie, są zasłonięte właśnie takimi budami, namiotami, przybudowkami, także ich nie widać. No i oczywiście wszechobecnymi tymi billboardami. I specjalnie to tak właśnie pokazuje dla ironii, że tak to wygląda. No i to jest ten plac właśnie targowy. On przed wojną miał kształt takiego trójkąta. I nie, ciekawe, że nie zachowało się żadne zdjęcie z tego placu poza lotniczym, nie? Poza lotniczym. No i też tutaj Żydzi handlowali rybami. Było centrum handlu śledzie i tak dalej. No i dochodzimy do... Z jednej strony mamy zamek i będzie perspektywa Starego Miasta, a tutaj mamy... O, Jacek Góry jest. Gdzie? A tu. No, myślałem, że jest oryginał. I mamy
dworzec autobusowy PKS w Lublinie. Bardzo piękny obiekt. Na miarę XXI wieku. Tak wygląda. A nie będziemy na niego szli wam. Zobaczmy do tej... widok Starego Miasta. Alei Tysiąclecia. Kościół Dominikanów, tam widzimy kawałek bramy trynitarskiej z Pegucikiem. Tutaj zamek, wzgórze zamkowe, pomnik Lwowa. To jest kopia tego lwa, który stoi przy na tym lwowskim cmentarzu Orłem. Dobra. No to co, kurczę, Grzegorz? Jeszcze chcesz pokazać? Nie, no chcę właśnie teraz już ja będę się pastwił nad tym władzami Lublina. No dawaj, no. Bo proszę Państwa, pokaż jak wygląda chodnik przed głównym dworcem PKS-u w Lublinie. Aha. Tak sam dworzec wygląda. To dawno już powinno zniknąć. I w tej chwili jest... To kiedyś było PZU. Projekt, żeby dworzec przenieść w okolice dworca PKP. Ale prezydent Żuk obiecywał, że to zrobi w czasie swojej kadencji. Jak na razie nic się nie dzieje, poza tym, że były obiecanki. Prawdopodobnie tego nie zrobią i dalej będzie trwała ta prowizorka. Kościół Świętego Mikołaja, najstarszy w Lublinie. To znaczy w tym miejscu stał najstarszy w Lublinie, ale w tej chwili ten już jest renesansowy, to już jest w tym miejscu nowy zbudowany. No tutaj ta cerkiew, której... Chodź Grzegorz, kurczę. 17 no. Stań tu. No ale tutaj Grzegorz, no to ja daleko stoję od tego, co no, chcesz tutaj pokazywać ludziom jakieś ułomki, takie, które... No właśnie chcę pokazywać ułomki. No. Trzeba podejść bliżej. No tutaj kurczę, dworzec robi wspaniałe wrażenie. W cudzysłowie oczywiście. Tutaj jak widzę, że kostkę zmienili przynajmniej, bo wcześniej były takie płyty powygibane w różnych kierunkach. No i zamek. Widać. Ta część zamku w ogóle, to ona jest, tutaj się muzeum znajduje w tej chwili, no to ona została dobudowana znacznie później, to nie jest, nie ma charakteru zabytkowego, zresztą to widać, że to nie jest zabytkowe. Natomiast tutaj, ale tu zasłaniają krzaczory niestety, widać najstarszą część zamku. Ona jest niestety prawie niewidoczna, dopiero z bliska cokolwiek widać, bo zasłaniają ją takie dziko rosnące trochę krzaczory. Ta biała ściana to jest tak zwana baszta żydowska, pozostałość tego najstarszego zamku jeszcze z czasów Kazimierza Wielkiego. Które to jest, Grzegorz? Białe. Nie widzisz? Nie widzę, czekam moment. Na skarpie. No. Teraz autobus chyba zasłonił. Czy to zostało zaadaptowane przez Rosjan, tak? Później? No, zamek tak, ale chodzi mi o to, że... To ja mówi, że kurczę, pozostało się w zamku Kazimierzowskiego. Tak, no niestety niewidoczna. Czyli za tym... Zasłania ci autobus. To ten mój kawałek muru, ten tak? Kawałek tego białego muru to jest najstarsza część zamku lubelskiego, baszty żydowskiej, zamku Kazimierzowskiego. Tego prawie nikt nie widzi, bo to jest zasłonięte dziko rosnącymi drzewami. Z bliska to tam jakaś tabliczka jest, ale generalnie powinno to inaczej wyglądać. A to, ta część ta na górze zamku, to już jest dobudowana później jako więzienie, dlatego ona jest taka bezstylowa, można powiedzieć. A z tyłu donżon. A tam w głębi donżon, to już oryginalnie. No i tutaj widać kaplicę Świętej Trójcy, czyli największy zabytek w Lublinie, wpisany na międzynarodową listę UNESCO. Donżon był mniej więcej chyba z XII wieku.
To była jedyna murowana część dawnego grodu, siedziby kasztelana. Później on został, znaczy mniej więcej tak, dół jest zbudowany z opoki, czyli z wapienia, ma chyba grubość 3-4 metrów, natomiast góra jest z cegły w tym w stylu wendyjskim. Ułożona jest styl ułożenia cegły. Tu miało być ostatnie miejsce oporu obrońców w razie ataku wroga i czekania na odsiecz, która miała przyjść z zewnątrz. W XIII bodajże chyba wieku, na krótko tutaj Lublinem władali Rusini. Była załoga ruska. Później to zostało przez Kazimierza zostało zamienione na część murowaną, czyli to zostało po prostu powstał zamek, taka zamek strażnica Kazimierza Wielkiego. No i on w wieku XIX, chyba już chyba w XVIII to była ruina. Później Rosjanie to rozebrali, bo to była siedziba różnych zbójów. Znaczy tutaj... nie, inaczej, no. Bo tutaj jak się patrzy od zewnątrz, no to faktycznie to wygląda nie najciekawiej, bo to są takie współczesne mury. Natomiast jak się wejdzie na dziedziniec zamku, no to tam zachowała się ta część renesansowa z urzędankami i tak dalej. I to, ale to trzeba wejść na zamek i wtedy to sfilmować i wtedy widać bardzo dobrze tą kaplicę Świętej Trójcy. Kaplicę zamkową, która jest jedynym obiektem wpisanym na międzynarodową listę UNESCO w Lublinie. Ona tam co jest ciekawego w tym? No mów. To, ja że wiem. Tam są freski bizantyjskie, no które powstały za czasów Jagiełły. Tak. Który ściągnął malarzy ruskich do Lublina. W budynku gotyckim, co się nigdzie nie takiego połączenia, albo w każdym razie bardzo rzadko spotyka, bo gotyckie kościoły miały inny wystrój, a tutaj są typowo właśnie bizantyjskie malowidła, aniołów, tam świętych, na samego Jagiełły, taki nawet konny. No to jest właśnie ponoć jego oryginalny portret, tak jak on naprawdę wyglądał. Tak. I to w środku naprawdę bardzo pięknie, bo to zostało odnowione w ostatnich latach, bo w czasach komuny no to tam nie było wstępu w ogóle. Ja byłem tam. Ale to mówię, to tylko dla wtajemniczonych był. No i tam są między innymi, bo tam była urządzona było więzienie dla powstańców styczniowych i oni wyryli różne napisy, które ja widziałem na własne oczy. Modlitwy i tak dalej. To więzienie do 1953 roku tutaj było więzienie i Niemcy tutaj mordowali później Sowieci mordowali. No i jak już jesteśmy dalej. Tutaj, to jesteśmy tutaj, no tutaj pozostałość właśnie też po Żydach, taka studnia chyba. I napis przyjmij obcych. To już teraz umieścili w ramach poprawności politycznej. Podejdź bliżej dwa kroki, obok jesteś ciągle daleko, tam gdzie krzyżują się nasze drogi. Nasze skrzydła obejmą się czule, na początku jest podobieństwo. Dusza jest czysta, jak pierwsza studnia, jakiś wiersz tutaj. No do niedawno tutaj jeszcze to tak po prostu było. A to świetnik było. Był. Taki świetnik właśnie, nic tutaj nie było właściwie. Znaczy to te segły były świetne, ja w środku Znaczy to znaczy tak, to świetlik, czy to było ze wszystkich stron tak było zamurowane? Śmietnik. Czy śmietnik, aha. No. Idę z tamtej strony, bo tutaj światło podświetla. O, tutaj coś jest. Czekaj. W pamięci wszystkich, którzy kiedyś czerpali wodę z tej studni. Granica mądrości. Ma Bejhat Hazak. Rotary Klub Lublin to fundował. Czyli organizacja paramasońska. Muszę powiedzieć, przedszkole masonerii. Praca skupia. Widać skąd czerpią natchnienie. Praca skupia się początkowo przy Starym Zdroju, który kiedyś był miejscem spotkań życia sąsiedzkiego. Być może to ujęcie połączony jest z innymi strumieniami płynącymi na wschód, zachód, północ, południe, płynącymi przez miasta, wsie, kontynenty. Grzegorz nie zasłania, bo tak specjalnie z boku teraz to filmuje. To sobie wszyscy sami przeczytają i to też.
Kadima, Bejahat Hadzaki. Ci nie jest dobra, tak. Chodź, jak zwykle, ci nie jest dobra. Właśnie do tej cerkwi. Coś, któregoś będziesz mówił na ten temat, czy nie? No, cerkiew najstarsza w Lublinie, 17-wieczna. Poczekaj, film tutaj sobie przyjadę. I tutaj w Lublinie w zasadzie jest... Są trzy cerkwie w tej chwili, bo jest ta najstarsza i tutaj jest biskup prawosławny. Biskup tutaj? Tak. No ja tego nie wiedziałem nawet. Co ty gadasz? Apel. Tutaj? Tak, może był TW nawet. Aha. Dobra, wyłącz na chwilę. 20 minut się zebrało. Oj, to długo.